Słowa podziękowania kieruję w stronę darczyńcy kamienia, pana Jana Bresso oraz pana Dariusza Dąbrowy, który instalował tablicę na tym kamieniu. Dziękuję panowie za waszą bezinteresowność. Wyrazy wdzięczności składam na ręce pana Norberta Wende oraz leśnikom z nadleśnictwa Lubin za ofiarowanie dębu pamięci. Wielkie słowa wdzięczności kieruję w stronę pana Mariana Hawrysza, który wytrwale i owocnie koordynował pracę w Grodowcu. Dziękuję rekonstruktorom za uświetnienie dzisiejszej uroczystości, zaproszonym gościom oraz wszystkim zebranym w tym sanktuarium. Drodzy mieszkańcy tych ziem i przybyli pielgrzymi, proszę was, módlcie się za kapelanów katyńskich oraz za ich wstawiennictwem, gdyż sprawa kapelanów katyńskich wymaga wielkiej modlitwy. Cześć i chwała bohaterom. Biskup polowy Wojska Polskiego, jego ekscelencja generał brygady Józef Guzdek, z wdzięcznością za bezcenną pomoc w upamiętnieniu w parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Grodowcu, kapelanów Wojska Polskiego, męczenników zbrodni katyńskiej, wyróżnił medalem stulecia biskupstwa polowego księdza proboszcza Marcina Kliszcza, pana Norberta Wende, pana Jana Bresso, pana Dariusza Dąbrowę, pana Mariana Hawrysza. W imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego medale i okolicznościowe dyplomy z błogosławieństwem biskupa polowego Wojska Polskiego wręczy Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich.